Przydając się mądrości, modliłem się i dawał zrozumienie. Przyzywałem i przyszedł na mnie duch mądrości. Przeniosłem ją na drewa i trony i w porównaniu z nią zanim z nią bogactwa. Nie porównywałem z nią drogich kamieni, bo wszystko złoto wobec niej jest garściem piasku, a srebro przy niej ma wartość złota. Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność i wolałem mieć ją, aniżeli światło, bo nie zna snu blask od niej bijący. A przyszły mi wraz z nią wszystkie dobra i niezliczone bogactwa w jej ręku. Oto słowo Boże. Aleluja, aleluja, aleluja.
mówię, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł, czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę. On mu rzekł, nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem w mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i powiedział mu, jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów, jak trudno jest bogatym wejść do Królestwa Bożego. Uczniowie zdumieli się na jego słowa, lecz Jezus powtórnie im powiedział, dzieci, jak trudno wejść do Królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ogrodzenie, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej się dziwili, mówili między sobą, któż więc może się zbawić? Jezus spojrzał na nich, że u ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. Oto słowo Pańskie. Usiądźcie. Jezusa. I wydaje się, że powiedzmy nie jest głupi.
On zadaje bardzo konkretne pytanie. Dobry nauczycielu, dobry, co mam zrobić, aby osiągnąć życie wieczne? Co mam zrobić, żeby się zbawić? Pytanie ktoś może powiedzieć, ale popatrz na to z tej perspektywy, że on zadaje to pytanie w kontekście celu swojego życia, ma cel w życiu. Chce osiągnąć zbawienie, to jest konkretny cel. Nie chce kręcić się w kółko, chce się zbawić. I teraz to pytanie do ciebie, mogę się nim zastrzelić, spróbujemy teraz. Jaki jest cel twojego życia? Dlaczego żyjesz? Dlaczego tak się starasz, funkcjonujesz? Co jest ważne w twoim życiu? Jaki jest sens twojego życia? Bo gdzie pojawia się cel, tam pojawia się sens. Tak sobie myślę po prostu. I on ma cel życia. Dzisiaj wielu ludzi żyje bez celu. Dzisiaj wielu ludzi żyje z dnia na dzień. Żyje sobie tak, no dobra, pojeść, popić, nie wiem, zrobić to, co trzeba i tak dalej. I po prostu jakoś to będzie. Nie można żyć jako chrześcijanin w kontekście jakoś to będzie. Nie można tak żyć, naprawdę. Jaki jest cel twojego życia? Może pierwsze pytanie, w którym Bóg przychodzi do ciebie ze swoim słowem. Czy masz cel życia? Zdobyć pieniądze, nie wiem, wykształcenie, potem mieć dobrą pracę, mieć pieniądze. Ale czy to jest wszystko? Też bym mógł powiedzieć, czy jest coś więcej niż to? Idąc dalej w tym rozważaniu, Jezus zadaje mi takie dosyć dziwne pytanie. Ja bym się ucieszył, gdyby ktoś mnie nazwał dobry. Bym się ucieszył. O, no, widzi moje dobre wzorce, tak, nie, jestem taki dobry. A Jezus mówi, czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko Bóg. I teraz właśnie to jest też pytanie do mnie i do ciebie. Za kogo ty uważasz Jezusa? Bo można, i wielu tak robiło, fascynowało się osobą Jezusa. Wybitny nauczyciel, rabin żydowski, wspaniały człowiek, ideał człowieka, tak. Gandhi zachwycił się Ewangelią. Wielu było takich nawet niewierzących, których zachwyciła ideologia Jezusa, jego styl bycia, hipisi przecież, nie? Mimo, że ona, to było wszystko wynaturzone w ten sposób. Potem bardzo mocno zdegenerowana ta jego nauka Jezusa, oni to do tego doprowadzili, ale ta miłość, Pawła Trwała i tak dalej, nie? Wielu ludzi się zachwyciło Jezusem, ale Jezus mówi, Bóg jest tylko dobry. Czy widzisz dla mnie kogoś więcej niż tylko dobrego nauczyciela? Czy widzisz tylko kogoś więcej niż wyjątkowego człowieka? Kogoś, kim można się zachwycić? I mówią tak, znasz przekazanie, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę. Wymienia mu przekazania. Wszystkie te, które odnoszą się do człowieka zasadniczo. I tutaj można by było powiedzieć, Pan Jezus go traktuje troszeczkę z dystansem. Być może tak jak tych, nie wiem, może się mylę, ale tak jak tych, którzy przychodzili, żeby go pochwycić w jakimś słowie, żeby udowodnić mu, że się myli, że nie jest zgodny z nauką, z prawem Mojżesza i tak dalej. Mojżesz mówił inaczej, bo prawo inaczej nakazuje. I być może Jezus jest zdystansowany, ale kiedy usłyszał odpowiedź, nauczycielu, ja tego przestrzegam od mojej młodości, to wtedy co usłyszymy? Przyjrzał mu się dokładnie, spojrzał na niego i spojrzał na niego z miłością. Można by było powiedzieć dokładnie, spojrzał na niego i Bóg kochał. Dlaczego? Bo zauważył, że temu człowiekowi naprawdę zależy na odpowiedzi na to pytanie. Że ten człowiek rzeczywiście chce się zbawić. Że ten człowiek rzeczywiście chce osiągnąć to zbawienie, osiągnąć cel swojego życia. I Jezus spogląda na niego z miłością. On tak samo patrzy na ciebie. Czy chcesz osiągnąć jakiś cel w swoim życiu, nie? Czy ty rzeczywiście się chcesz zbawić? Może te pytania są takie strzały, granaty, które gdzieś tam rzucą. I może kogoś w tym momencie, kiedy zaczyna na nie odpowiadać, no właśnie ogarnia jakiś smutek, bo do końca nie wiesz, chcesz, ale nie przejmuj się na razie. To jeszcze nie koniec. I wtedy, kiedy spojrzał na niego z miłością, to jest ważne. Bo możemy sobie pomyśleć o Jezusie tak, no dobra, spojrzał z miłością, zadaje pytanie. Mówi mu tak, idź, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj Bogiem i chodź sam. I teraz właśnie możemy kontrolować, jak Pan Jezus udowodnił, nie? On myśli, że jest super, że jest dobry, że przestrzega przykazań, a Jezus mu pokazuje rzeczywiście, że jest słaby, bo za chwilę widzimy, że on jest zasmucony, nie? Jezus widząc w nim rzeczywiście to pragnienie, osiągnięcia celu, pragnienie tego, że się chce zbawić, to co? Mówi mu to z miłością.
Nie wynikają będę. Bo chuj tak nie zdecyduje się bez tych słowa jest nie. Mówi mu, chodź sam, sprzedaj wszystko, co masz. Rozdaj mu powiem sam. To jest konkretne zaproszenie. To jest konkretne zaproszenie. Dlaczego Jezus go tak traktuje? Tutaj sobie podsumujmy w pewnym momencie ten rozdział. Dlatego, że po prostu widzi to szczere pragnienie zbawienia w tym człowieku. Widzi, że ten człowiek chce więcej. Chcesz więcej czegoś w swojej wierze? Ile czasu poświęca Bogu w tygodniu? Czy może to było właśnie od 20 do 21 z minutami jesteś chrześcijaninem raz w tygodniu, bo tu przychodzisz na mszę? Jaka jest twoja modlitwa? Jaka jest twoja relacja do Jezusa? Jaka jest twoja wiara? To jest bardzo ważne. Jeśli mógłbym zrobić lokowanie produktu dla elementów, jeśli chcesz czegoś więcej, to zapraszamy, bo są ludzie, którzy chcą czegoś więcej, którzy przychodzą częściej niż raz w tygodniu do kościoła, angażują się w inicjatywy, modlą się na różańcu, przychodzą najwyższej, chcą czegoś więcej, to jest prawda. Są ludzie, którzy chcą czegoś więcej. Do wielu z was tu niejednokrotnie już mówiłem, odmówiłem, zapraszamy, przychodźcie i tak dalej. I wielu nie odmówiłem na to. Zaproszenie. Nie wiem dlaczego. I nie oceniam, nie osądzam, nie gniewam się na was. Broni mnie przed tym Boże, ale zauważ mi szczerości takiej, powiedz, czy chcesz czegoś więcej do życia, niż tylko materialne doznania przyjemności, szczęście. Czy wierzysz, że rzeczywiście możesz osiągnąć zbawienie, że to się gdzieś jakoś frapuje, angażuje? Bo popatrzmy, co się stało z tym człowiekiem. Odpowiedział Jezusowi, że od młodości przestrzega przykazań, że żyje przykazaniami. Jezus dojrzał mu coś dobrego, a on tak przechował, tak czy siak idzie od Jezusa, wchodzi od Jezusa, zasmucony, bo nie jest w stanie spełnić tego ostatniego warunku. Jednego się tylko brakuje. Jeśli chcesz mieć zbawienie, sprzedaj wszystko, co masz i masz. Powiem szczerze, że sam bym się załamał w tym momencie. Powiem szczerze, że chyba, nie wiem, czy byłoby mnie stać na to, żeby rzeczywiście w jakimś sensie porzucić wszystko i pójść za Jezusem po kredyt. Chociaż idę za Nim jako zakonnik, jako prezbiter, jako ksiądz. Ale z drugiej strony właśnie każdy z nas we mnie jest dużo przestrzeni takich, które jeszcze do Jezusa nie należą. I mogę powiedzieć, że rozumiem tego człowieka. I moglibyśmy w tym momencie wylądować tak bardzo i powiedzieć, koniec Ewangelii, odszedł zasmucony, Jezus tam rzucił apostołom napomnienie, bogaty trudno wejść do Królestwa Niebieskiego, oni się przerazili. Rany boskie, to ktoś się zbawi. A Jezus mnie uspokaja. U Boga wszystko jest możliwe, ludzie to jest niemożliwe. Bo wiecie, o co tu chodzi? O głęboką wiarę raz Jezusowi, nie tylko w Jezusa. Tu chodzi o to, żeby w nim dostrzec kogoś więcej niż tylko człowieka. O to, żeby mieć z nim bardzo konkretną, mocną relację, jak już mówiłem, czy pomagasz w tym, to już były te pytania, już nie wracam do nich. Ale chodzi też o miłość do Jezusa. My mamy pewien problem, bo bardzo trudno jest nam czasem tego Pana Jezusa dostrzec w życiu. Bardzo trudno jest gdzieś ten, jakby to powiedzieć, przedmiot naszej miłości, czyli te osoby, do której miłość powinniśmy kierować, bardzo trudno jest nam dostrzec, zobaczyć. Wierzymy, że On jest, wierzymy, że jest taki. Jeśli wierzymy, to kochamy. Ale z drugiej strony, czym jest miłość? Miłość jest wyborem. Wybieram coś. Wybieram kogoś. A jeśli coś wybrałem, to coś pozostało poza moim wyborem, coś straciłem. Pamiętam tego młodzieńca, który przyszedł kiedyś przed ślubem, bo zaleczyła już kilka lat ze swoją już naszej żonki. Stawiał takie pytanie, czy on jest pewny, bo nie wie, czy tam gdzieś na niego nie czeka jakaś miłość jego życia, nie? Że traci miłość życia idąc za tym. To było głupie w tym momencie, bo skoro się decydował na to na rzeczeństwo, potem małżeństwo, to już nie ma takich dywagacji, rozeznaje się, że tak to jest. Ale czasem z nami tak jest. Wybieram coś i tracę, coś innego. I miłość jest właśnie też tym, że my ponosimy ofiarę z tego powodu, że tracimy coś. Ponosimy ofiarę naszej miłości. Weźmy pod uwagę chociażby taką kwestię jak małżeństwo. Wybiera się jedną osobę. Ślubuje się, że będzie się nią całe życie. Jest ta miłość, jest przedmiot tej naszej miłości, ta osoba, którą kochamy, skonkretyzowana bardzo, znamy jej wady.
może trochę mniej niż dalej, potem ma to wychodzą jeszcze większe, nie? Że to wybrakowane mówię i tak dalej. Przed to była wersja demo, nie? Ale w pewnym momencie jest tak, że właśnie tutaj się gdzieś no, spotykamy, świadomie wykonujemy wyłączność, wierność, uczciwość, nagle nie przyjdzie jakiś kryzys. Może mi się pojawi ktoś na horyzoncie inny, nie? I teraz jest dymu. Albo jestem wierny miłości, wierny temu mojemu wyborowi i ponoszę to ofiarę, staram się naprawić tą relację, to małżeństwo, albo wymieniam na nowy model, nie? Ale to jest właśnie ta ofiara, którą trzeba podnieść. Bo jak dojrzały człowiek, który kocha, który ma nadzieję, poniesie ofiarę. I do tego zachęca nas Chrystus, do takiej miłości, bo powtórzę się, wiem, ale Chrystus nie może być pierwszy w naszym życiu, nie? On powinien być jedyny w naszym życiu. On powinien być wszystkim. To są słowa, które usłyszałem kiedyś od mojego współbrata w kazaniu, ale są one. I dlatego je cytuję. Powinien być wszystkim. Jeżeli On jest wszystkim, jeżeli On po prostu tak gdzieś konkretnie to jest wszystko, to wszystko inne okazuje się, zawiera się w nim. I nasza miłość, i nasze relacje, i to wszystko, co dostajemy. I wtedy dopiero mamy odpowiedni stosunek, odpowiednią relację do tego, co jest poza Chrystusem. I kończąc, bo możesz myśleć, że nie jesteś zdolny do takiej miłości, do takiej ofiary. Egzegeci mówią, że tą osobą, są takie teorie, że są przesłanki, drogi świętego Marka, która przychodzi do Jezusa i zadaje mu to pytanie o zbawienie sam autor tej Ewangelii, święty Marek. I popatrzmy, w tym momencie odszedł zasmucony. Nie był w stanie rzucić wszystkiego i pójść za Jezusem, ale znamy dalej jego historię. Został wyznawcą Jezusa. Był z świętym Piotrem w Rzymie i stworzył, skomponował, ułożył taką Ewangelię. Czyli w pewnym momencie swojego życia poszedł za Chrystusem. Postawił wszystko na jedną kartę. I tu jest ta nadzieja, bo ta Ewangelia nie kończy się tym tygodniu. Tu jest ta nadzieja dla Ciebie, dla mnie, że może właśnie jeszcze nie masz czas w tym momencie, ale za jakiś czas, jeśli nad tym popracujemy, jeśli poznamy Jezusa, będziemy mieli z Nim taką głęboką relację, to zrobimy. Będziemy mieli ten skarb, nie wiem. I pamiętajmy o tym pocieszeniu Jezusa, który mówi u ludzi, to niemożliwe. Sam się nie zdawał, już nie ma na to do biologii. Ale u Boga wszystko jest możliwe. Ja wiem, że to nie musi być. Przepraszam, bracie i siostro. Właśnie. I tym optymistycznym akcentem zakończę. U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga. U Boga wszystko jest możliwe. Amen.